O, nie ma już żadnego, dobra. Możemy iść dalej do przodu. Kurde, nawet mi się podoba ten poziom pod bijącą wierzbą. Fajny jest całkiem. O, teraz będziemy mieli już w zasadzie wszystko z samej gry. Dobra, ja nie mogę użyć Glacius, tylko Hermiona może użyć Glacius. O ironio. A przypomnę tylko, że w wersji PC-towej to Harry się uczył tego czaru. Tak tylko chciałbym przypomnieć, bo może ktoś zapomniał. I nie mówię, że to jest coś złego, wręcz przeciwnie, to jest nawet fajne, że inne postacie mogą używać tych czarów, no bo jakby Harry tutaj znowu używał Glacius, to byłoby troszeczkę, no, zbyt oczywiste, no nie? Dobra, więc teraz musimy sobie most oczywiście przywołać. Ale niestety tylko do połowy, więc ja będę musiał tutaj przeskoczyć na drugą stronę. Chyba że nie ja, czekajcie, czekajcie. Hermiona, ty musisz przeskoczyć, bo ty masz Glacius. Więc Eluwina. Nie tak. Ustaw się dobrze, dziewczyno. Czemu w ogóle te ściany mi przypominają, jakby tam miał być zaraz sekret? Za tymi ścianami. Aha, to Harry musi, dobra, Harry, musisz ustawić most i wtedy dopiero Hermiona może. Nie prędzej. Dobra, Harry ustawił most, teraz niech Hermiona idzie walczyć. Powodzenia, Hermiona. Kurde, podoba mi się to, że możemy sobie w dowolnym momencie w gierce zmieniać te postacie, że nie musimy, kurde, grać konkretnie Harrym na przykład. To jest naprawdę coś fajnego i lepiej zrobionego niż w wersji PC-towej. I też w ogóle te czary lepiej działają w wersji na PS2. Nie, żeby coś, nie przeszkadza mi to, że wiecie, musimy wcisnąć, nie wiem, lewy przycisk myszy i rzucić czar, na przykład Glacius czy coś, i na przykład to salamandra się mrozi. Tylko to na przykład lepiej wygląda, że właśnie taka fala jest. To w mojej opinii o wiele lepiej wygląda, tak realistyczniej trochę. No i tutaj przede wszystkim też dużo przepaści nie ma, no nie? Mamy prostą drogę tylko. O. O, proszę bardzo. Serio? Znowu z bachankami musimy walczyć. One naprawdę, kurde, jak chochliki wyglądają, bez kitu. O kurczę. Jestem ranny. Naprawdę potrzebuję odkrywki. Możemy iść dalej chyba. Pewnie, że możemy, nawet musimy. Ale się wyleczyłem zajebiście, dobra. Weźmy se z powrotem Flipendo i jedziemy z koksem. Co tam dalej musimy zrobić? Aha, teraz będziemy się zabawiali w tego. Kurde, zawsze to mam na końcu języka. Kurde, było to. Reparo. O właśnie, reparo. Teraz trzeba będzie sobie zreperować skrzyneczkę. I lecieć na czerwonych kapturków zasranych. Nie muszę chyba mówić, że soundtrackowo i graficznie ten poziom zajebiście wygląda, czy muszę? Czy muszę to podkreślać? Nie no, po prostu zajebiście to wygląda. Nic dodać, nic ująć. Myślę, że to jest właściwy blisko koniec gry, jak to się mówi. Nie to. Proszę mi dać tutaj to. Czemu mi dupę wypinasz, ty, z boku jeden? Co za zboczeniec czerwony. Kurde, dupę wypinają, co za kurde głąby. Zboczeńce. Oblechy. Patafiany. A! Poniesiemy sobie razem skrzyneczkę. Dawaj, dawaj, dawaj. Do góry. Dobra, mogę powiedzieć tak. Jeżeli chodzi o takie minusy, no to faktycznie czasami postacie się ześlizgują. To jest fakt. Tutaj nie będę nawet temu zaprzeczał, że czasami to denerwuje, ale... Tak, to naprawdę graficznie, soundtrackowo, jeżeli chodzi o sterowanie, to jest całkiem okej. Ja nie narzekam. Ty masz więcej HP, Hermiona, więc lecimy. Przed siebie do góry. Oj, to chyba będzie koniec tych lochów. To już chyba będzie koniec lochów. I cutscenka chyba będzie. Harry dowiedział się, że czarny pies to Syriusz Black, który nie próbował go zabić, a jedynie schwytać Petera Pettigrew. Człowieka, który wydał rodziców Harry'ego Lordowi Voldemortowi. On może iść do Azkabanu. Tutaj trochę Harry bez żadnych emocji powiedział, że on może iść do Azkabanu. Mogli to delikatnie poprawić. To tak mały taki minusik. W stałym zamierzaniu Pettigrew zdołał uciec. Syriuszu! Zrób coś, Harry! Proszę! Pettigrew spierdolił. Syriusz walczył z Lupinem w cieleniu wilkołaka. A co się z Ronem stało? Dobra, Hermiona ucieka. W tle jest Hogwart, ale fajnie. O kurde, ale fajna sceneria. Ty, czekaj chwilę, kurde, bo ja jestem ledwo żywy. O nie, ja z takim HP mam walczyć? Ej, nie mogę żadnego czaru użyć. Expecto Patronum, żadnego czaru nie mogę użyć. Okej, chyba gra chciała celowo, żebym ten zginął, bo będę miał chyba teraz więcej HP, co nie? Hermiona tutaj ucieka. Ej, arena tutaj jest zajebista. Lepiej to wygląda niż w wersji PC-towej, zdecydowanie lepiej. To mi się bardzo podoba, że w tym momencie musimy tego eskortować Syriusza Blacka. Bardzo fajnie i przemyślanie, co zostało zrobione. Naprawdę chapeau bas po raz kolejny. Musimy do tej chyba niebieskiej kropki pójść. Jest, Expecto Patronum mam przygotowane. Żadnej elki nie mam, kurde szkoda. Dobra, jedziemy z koksem. Move! Go on! Move! Go on! Go on! Czekaj! Go on! Dobrze idzie, dobrze idzie. Dobrze, nie ma podskakiwania do Syriusza Blacka. Kurde, wypadł z baru. Nie ma, nie będziecie kurde z niego HP brać. Co wy sobie myślicie? Co, będziecie do słabszego startować? Zesrane dementory? Kurde! Nie zdążyłem. Za późno to zrobiłem. Uciekaj! Uciekaj! Ale ten Hogwart w tle naprawdę bardzo ładnie wygląda w mojej opinii. Po raz kolejny znowu muszę to pochwalić, to samo. Ale taki już jestem. Patrzcie kurde, zesrani dementorzy chcą tutaj pozbawić energii Syriusza Blacka, no nie? Zaraz my tutaj ich ustawimy do pionu. Wszystkich po kolei. Nie będzie tu żaden do Syriusza Blacka podskakiwał. Zrozumiano? Patrzcie jak tutaj będą wszyscy po kolei ciśnięci. Kurde, rzucaj. Harry, Harry, proszę. Ogarnij te... Nie wiem co ja tu chciałem, kurde, nawet powiedzieć. Chciałem być śmieszny, ale nie pykło. Ej, to jest naprawdę, kurde, fajna walka z dementorami. Naprawdę propsuję coś takiego. W końcu powiew świeżości po raz kolejny. Tata? Tata? To jest kolejna rzecz, która mi się podoba. Bez żadnego narratora, tylko po prostu Harry mówił takie tata? Fajne bardzo. Niby pierdoła, ale jednak fajna. Schwytany Syriusz Black oczekuje na swój los na 7. piętrze wieży zachodniej. Harry i Hermiona przebudzili się w skrzydle szpitalnym z chęcią wyjaśnienia Dumbledorowi, co się stało. Panie profesorze, Black mówi prawdę. On jest niewinny, panie profesorze. Wierzę w to, co mówicie. Sam jednak nic nie mogę zrobić. Potrzebujemy więcej czasu. Hermiona zrozumiała. Dumbledore zezwolił na użycie zmieniacza czasu, który wykorzystywała, by uczęszczać na kilka lekcji równocześnie. Użyjemy zmieniacza czasu, by cofnąć się o 3 godziny, uratować Hardodzioba, a potem ocalić Syriusza. Dumbledore to jednak jest swój ziom, bez kitu. Za każdym razem to mówię. To jest swój ziom. Dumbledore jest zajebisty. Po uratowaniu Hardodzioba, Harry i Hermiona ukryli się w pobliżu jeziora. W miarę jak zbliżała się chwila schwytania Blacka przez dementorów, umysł Harry'ego walczył z wizją niewyraźnej postaci i widmowej istoty, która została zesłana im na pomoc brzegiem jeziora. Wiem, że to brzmi jak wariactwo, ale myślę, że to był mój tata. Harry, nikt nie może cię zobaczyć. Nadeszła pora, by pojawił się ich zbawca. Tylko że tym razem nikogo nie było. I w tym momencie zrozumiał. Tym, kogo widział, nie był jego ojciec. Widział siebie. Muszę ich ocalić. I w ten oto sposób to zrobimy. Patrzcie na to. Patrzcie na to, kurde. Ojej. Ale będziemy cisnąć teraz, nie? Zajebiście. To mi się bardzo też podoba, że możemy grać tym, kurde, jeleniem. Tym patronusem. Bardzo fajna sprawa. Oni w ogóle dostają coś? Nie wiem, czy ja to dobrze robię. Chyba dobrze robię, nie? Expecto Patronum. Trzeba iść tam jakoś do przodu, sobie drogę odblokować. Dokładnie tak. O, oj kurde, nie udało się. Myślałem, że będę miał większy trochę zasięg. Dobra, to mi się nie udało teraz. To mogę powiedzieć, że troszeczkę dałem dupy. Więc naładujemy sobie Patronusa i jedziemy z koksem. Atakujemy. Atakujemy tutaj wszystkich naraz. Postaram się to zrobić teraz o wiele lepiej. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, kurde. Nie śpimy. To może być ciężkie do zrobienia trochę, ale damy radę. Tutaj ich wszystkich powybijamy i polecimy sobie z koksem. Trochę mu HP spadło. Nie jest dobrze. Dawaj, lecisz, 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 kurde. Ładnie sobie oczyściłem teren. Dawaj, kurde. O, dobrze. Dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Biegli, 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 biegli. Atakuj, 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 atakuj. Dobrze. Chyba, tak, dobrze, dobrze, dobrze. Zaatakowany został, dobrze, dobrze. Lecimy, 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 lecimy. Tak, tak jest. O to chodzi. Patrzcie, jak oni obrywają. Haha, dobrze. Ale to jest easy. Ale to jest easy, bez kitu. Ile oni HP mają? Czy dementorzy zaraz padną, oni zginą. To już jest koniec ich. Uratowałeś Syriusza! Wiem, ale wkrótce przyjdą zabrać go do wieży. Musimy się ukryć. Hermiona, czemu nie powiedzieć, że to jest zaawansowana magia? Kurcze pieczone. Brakowało mi trochę tego tekstu, że to zaawansowana magia bardzo. Jak myślisz, czy Syriusz jest już na górze? Kto to wychodzi z zamku? To Kat! Maknair! Idzie sprowadzić dementorów! Jedno z nas musi polecieć na Hardodziobie do tej wieży. Hermiona, nie chciałabyś może? Dobra, ja polecę. Nie ma problemu. Hardodziobie, ukłaniamy się. Szkoda, że tutaj nie było tego poziomu z wersji PC-towej, gdzie trzeba było uratować Hardodzioba, ale z drugiej strony rozumiem to. Nie musieli tego dawać wcale. I tak fajnie, że możemy sobie latać w zasadzie Hardodziobem, kiedy chcemy. No bo tak na dobrą sprawę możemy... Wystarczy, że pójdziemy na te błonie Hogwartu. Dobra, tutaj jest za mało miejsca faktycznie. Gra ma tutaj oczywiście rację. I musimy lecieć na wieżę. Ona będzie w ogóle jakoś oświetlona? Czy nie? Musimy wyżej jeszcze polecieć. Tak, jest tam, widzę ją. Szkoda, że nie było tego poziomu, żeby uratować Hardodzioba, ale ważne, że kurde, ten wątek jest w cutscence poruszony. Jak mam wam dziękować? Wsiadaj! Nie mamy czasu! Nadchodzą dementorzy! Leć! Jeszcze się zobaczymy. Jesteś prawdziwym synem swego ojca, Harry. Nadal się zastanawiam, co mają znaczyć te słowa, że jesteś prawdziwym synem swego ojca Harry. W sensie rozumiem, gra chciała taką mądrość życiową przekazać, ale... No dobra, tam nie będę się czepiał. To też było w wersji na PC-ta przecież. Dosłownie ta sama linia dialogowa. I mamy loading screen. Pięknego letniego Hogwartu. W całym Hogwarcie tylko Harry, Hermiona, profesor Dumbledore i Ron znali prawdę o tym, co wydarzyło się tej nocy, kiedy Syriusz, Hardodziób i Pettigrew zniknęli. Ufam, że ostatni dzień semestru wykorzystacie, by pożegnać się ze sobą i zrobić wszystko, co jeszcze pozostało do zrobienia. Przypominam, że wkrótce odbędzie się ceremonia wręczenia Pucharu Domów. Na razie możecie iść, ale wróćcie do mnie, gdy będziecie gotowi poznać zwycięzcę. No i w ten sposób skończyliśmy fabułę tej gierki. Teraz możemy porobić te zadania poboczne i zakończyć sobie giereczkę. Tylko kurde, czemu Dumbledore powiedział, żebyśmy się ze sobą rozstali? Ej! Nie no, ja wiem, że zupełnie o coś innego mu chodziło, ale no... Tak więc, moi drodzy, mogę powiedzieć śmiało, że zakończyliśmy sobie Harry Potter i Więzień Azkabanu na PlayStation 2. No tak, bo teraz tylko nam zostaje już kwestia poboczna. W sensie wiecie, tam poboczne rzeczy będziemy sobie robić, by domknąć wszystko na ostatni guzik. Ale jeżeli mam być z wami szczery, teraz powiem swoje zdanie na temat tej gry, na temat tej wersji. Szczerze powiedziawszy, to jest bardzo dobra gra. To jest bardzo dobra wersja tego, Więźnia Azkabanu. I to jest naprawdę bardzo dobry zastępca wersji PC-towej. O, i tutaj kotek jest. Hermiony. Naprawdę powiem wam szczerze, że pomimo takich, wiecie, pomimo takich delikatnych nonsensów, gdzie na przykład były te takie teksty pokroju o właśnie, albo tam literówka zamiast jestem było ejstem, lub... to co tam Hagrid, czy Hagrid, Boże. To był Hagrid, czy kto tam powiedział tak bez... Chyba Harry. Chyba Harry powiedział bez takiego, wiecie, kompletnego wczucia się. To szczerze? No i dobra, dobra, przepraszam, jest jeszcze kwestia sterowania, że sterowanie czasami w niektórych momentach było irytujące, że czasami postacie się ześlizgiwały. To tak szczerze. To jest naprawdę bardzo dobra wersja Więźnia Azkabanu. Mogę wam naprawdę ją polecić, żebyście sobie zagrali. Mi się ona bardzo podoba. W ogóle poziomy w tej gierce, grafika, soundtrack to oczywiście bez zmian, bo jest tak samo zajebisty jak w wersji na PC, ale tu jest naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. I też niektóre linie tekstowe, w sensie dialogowe, były naprawdę bardzo fajne. Tak czuć było, jakby te niektóre linie dialogowe były dopełnieniem tego, co było w wersji PC-towej. Co mi się na przykład bardzo podobało też w tej gierce, to to, że zostały tutaj chociażby wplątane wątki tego Hogsmeade, gdzie na przykład właśnie byliśmy tam walczyć z dementorami. Coś, czego w ogóle nie było w wersji PC-towej, więc wersja na PS2 tutaj po raz kolejny plusik. Zamienienie w ogóle Glacius z Carpa Retractum, że Lupin uczył Glacius, a Flitwick Carpa Retractum, no to to jest też taka całkiem fajna zmiana. I fajne jest też to, że możemy sobie w dowolnym momencie gry zmieniać postacie, jak i to, że niekoniecznie na przykład Harry musi umieć Glacius, bo na przykład Glacius może umieć Hermiona, a Harry może na przykład Carpa Retractum umieć. To są naprawdę, powiem wam szczerze, że jest tutaj dużo rzeczy, które mogę jako pozytywy wymienić. Negatywów w tej grze, w tym porcie jest naprawdę bardzo mało. Z mojej opinii. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak zapisać gierkę i jutro sobie z rana zrobić już tylko i wyłącznie misje poboczne, moi drodzy. I zakończyć ten let's play. Tak więc ja sobie tutaj zapiszę. A wam chciałbym podziękować za oglądanie tego let's playa. Jeżeli chcecie, możecie obejrzeć jeszcze odcinki bonusowe, bo prawdopodobnie wyjdą 2 z tej jednej sesji jutrzejszej, a może 1, zobaczymy. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co tam będę robił, to naprawdę zapraszam. Ale teraz podsumujmy sobie wszystko tak, jak to w zwyczaju mam, jeżeli chodzi o pożegnanie się. Ostatni dzień semestru, no nawet widzicie, macie tutaj napisane. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli już nie chcecie oglądać odcinków bonusowych, chociaż warto, bo będziecie mieli tam ostatnią cutscenkę. Chyba, albo wiecie co, nie. Zrobimy tak, ja sobie tutaj zrobię jeszcze drugi save, wolną pozycję. Ja się z wami pożegnam i pokażę wam ostatnią cutscenkę, a potem już sobie zrobimy tylko te misje poboczne. Tam te dodatkowe rzeczy, no nie? Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o Harrym Potterze i Więzień Azkabanu na PlayStation 2, czy wam również podoba się ta wersja, co wam się podobało, co wam się nie podobało w tej grze, co wam się podobało i co wam się nie podobało również w tym let's playu, też chciałbym, żebyście napisali. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zapraszam na grupę na Facebooka, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień o filmach z tej gry, jak i innych gier, to na grupie na Facebooku oraz na Discordzie powiadamiam was tam również o tych filmach, jak i na Instagramie. Na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się integrujemy ze sobą. Tam informuję was właśnie o odcinkach, livestreamach i co tam się u mnie ciekawego dzieje i co planuję. Dlatego zachęcam cię, drogi widzu, żebyś wbił. I po raz ostatni, mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem ten let's play. To byłem ja, to byliście wy. Nagrywałem to 4 lipca o godzinie 22:31. Na razie, trzymajcie się i cześć!